Zapraszam na ostatni odcinek ze Szwajcarii. Nawet na sam koniec nie przestanie nas pozytywnie zaskakiwać. Już opuścić naszą super miejscówkę w Alpach. Było naprawdę bardzo fajnie. Gdyby nie nasza biedna Molly, która tak ciężko choruje, powiedziałabym, że było idealnie. Ale zanim wyjedziemy, jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę tutaj zrobić. Składaj! No daj, a okej. Okay. Tyle razy składamy ten namiot, a ja zawsze zapominam, że muszę przytrzymać tą drabinkę. Zawsze jeszcze jakieś ostatnie zdjęcia, jakieś ostatnie ujęcia. Parę stopni mrozu wystarczyło, aby pozamarzały klamerki. Nie można więc zapiąć pasków, które zabezpieczają namiot w trakcie podróży. Ale co tam, niedźwiedź w każdej sytuacji sobie poradzi. Chętnie zostalibyśmy tutaj dłużej, ale ze względu na zdrowie Molly postanowiliśmy skrócić nasz pobyt i wracać do Polski. W pewnym momencie nawigacja poprowadziła nas na pociąg. Co? Jaki pociąg? Przecież jesteśmy samochodem. No właśnie, okazuje się, że w Szwajcarii są takie samochodowe pociągi i te najtrudniejsze fragmenty drogi lub tunele można pokonać właśnie takim samochodowym pociągiem. Zabierałem samochody do 3,5 tony i naprawdę jest to super fajna atrakcja i warto się takim pociągiem przejechać, bo czasem mamy alternatywy, że możemy jechać dalej drogą, okrężną drogą, albo właśnie skorzystać z tego skrótu takim pociągiem, ale myślę, że jeżeli Was tylko stać, to warto się takim pociągiem przynajmniej raz przejechać. No koszt to jest około 30 euro, naprawdę my jechaliśmy niespełna 5 minut.
Po drodze zatrzymujemy się w Lucernie na chwilkę, dosłownie na chwilę, bo nie chcieliśmy tracić czasu i wiecie, pogoda była beznadziejna. Normalnie rozpadało się w momencie, gdy wjechaliśmy do miasta. Jest pięknie, naprawdę pięknie. Myślę, że nie widać tego, nie oddają zdjęcia ani filmy tego, co można tam zobaczyć, ze względu na tą beznadziejną pogodę. Mam nadzieję, że jak kiedyś tutaj przyjedziecie, to będziecie mieli więcej szczęścia niż my. Na pewno warto tutaj przyjechać. Most kapliczny, który jest symbolem tego miasta, jest, no, cóż tu mam powiedzieć, no, no jest ciekawy. No niestety jest to rekonstrukcja i to widać, że jest to rekonstrukcja. Oryginalny most z 1333 roku spłonął w pożarze. Jak dobrze pamiętam, to był 1993 chyba rok. No i to widać, że to jest no, nowe. No niestety, no, ja jestem wielkim zwolennikiem starego drzewa. Są fragmenty jeszcze, które ocalały z tamtego mostu, ale no, wszystko razem no, troszeczkę jednak no, trzeba użyć dużo wyobraźni po prostu.